chrześcijańskiego pogrzebu jest przepełniona duchem chrześcijańskiej nadziei, która ma swoje źródło w paschalnym zwycięstwie Chrystusa i dlatego jest czasem dziękczynienia składanym Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego celebrując i drugie pogrzebową stajemy jako ludzie wiary przy ołtarzu Chrystusa, bo nie mamy lepszego miejsca. Bo to na tym ołtarzu składamy jako Kościół ofiarę Jezusa, dziękując Panu Bogu za to wszystko, co ciągle czyni w dziejach historii świata i w dziejach ludzkości. A dziś do tego dziękczynienia dołączamy też nasze ludzkie podziękowanie za dar życia i posługi kapłańskiej świętej pamięci księdza Marka Kulika. Najpierw dziękujemy Bogu za jego dar życia ziemskiego, będącego owocem miłości małżeńskiej jego rodziców, Józefa i Marii, chociaż po ludzku sądząc, przeżył na tym świecie zbyt krótko, bo tylko 53 lata. Dziękujemy za dar życia nadprzyrodzonego, które rozpoczęło się w momencie chrztu na Opolszczyźnie, w parafii w Brawnowicach, który dzięki czemu mógł wzrastać w łasce Bożej, żyjąc we wspólnocie Chrystusowego Kościoła. Ale dziękujemy dziś za ten szczególny dar, jakim jest powołanie do kapłaństwa, którym przeżył ponad 26 lat, najpierw służąc jako diakon diecezji katowickiej, a potem inkardynowany do nowej diecezji bielsko-żywieckiej. Jak każdy człowiek mamy tego świadomość, popełniał także grzechy. Dlatego prosimy Boga miłosiernego, aby odpuścił mu to wszystko, co świętej pamięci ksiądz Marek uczynił z ludzkiej słabości. I prosimy Boga dla niego o dar nieba, aby mógł z Jezusem i z Kościołem chwalebnym w niebieskim Jeruzalem zasiąść do wieczystej uczty. I w tym duchu zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy ją godnie mogli sprawować, najpierw Boga przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i wszelkie zaniedbania. Serdecznego współczucia w postaci waszego duszpasterza świętej pamięci księdza Marka Kuliga. Ponieważ dopiero od przeszłego roku jestem proboszczem skoczowskiej parafii ewangelickiej, nie było mi dane spotkać się i bliżej poznać księdza Marka. Mogę się jedynie domyślać, że szczególnie ten ostatni rok
był tak dla niego, jak również dla was, szymonaccy parafianie, niezwykle trudny i na pewno przepełniony smutkiem i troską. Wprawdzie jako chrześcijanie wyznajemy za apostołem Pawłem, który napisał w liście do Filipian: nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. To jednak mamy świadomość tego, że Pan Bóg, stawiając nas tutaj na ziemi w konkretnej sytuacji życiowej, postawił przed nami też różne zadania do wykonania. Ten sam apostoł dwa rozdziały wcześniej zastanawiał się nad tym, co jest lepsze: służba tutaj na ziemi albo bycie w Bożej bliskości. Paweł napisał wtedy przepiękne słowa, które z pewnością nieraz były w myślach i sercu waszego zgasłego duszpasterza, szczególnie w tych ostatnich tygodniach i chwilach jego życia. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Tyle apostoł Paweł. Patrząc na obrót sprawy przez pryzmat jego śmierci i tego pożegnania, musimy stwierdzić, że Pan Bóg chciał inaczej. Pan Bóg miał względem niego inne plany. To, że one nie bardzo wam się podobają, to świadczy o tym, że świętej pamięci ksiądz Marek w odczuciu wielu z was był tutaj jeszcze potrzebny. Dlatego właśnie teraz jest czas, kiedy z pokorą musicie poddać się pod sprawiedliwe wyroki Boże i za bogobojnym Hiobem powiedzieć: Pan dał, Pan wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. W tej smutnej sytuacji, oprócz słów współczucia, pragnę przekazać wam również słowa, które wlewają w nasze serca nadzieję, a które przekazał nam Pan Jezus, Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Żegnamy świętej pamięci księdza Marka Kuliga w nadziei, że doświadczy tej obfitej zapłaty w niebie. Żegnamy go też obietnicą z naszej strony, że z Bożą pomocą uczynimy wszystko, abyśmy sami mogli otrzymać tę zapłatę, tę nagrodę w niebie, skoro nasza ojczyzna jest w niebie. Zróbmy wszystko, aby kiedyś Pan Jezus i do nas powiedział: pójdźcie błogosławieni Ojca mego i odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. To na pewno było podstawową troską waszego zgasłego duszpasterza, by owieczki poruczone jego opiece były zawsze w bliskości Zbawiciela. Zaś na teraz zostawiam was z innymi jego słowami, innymi słowami Zbawiciela: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Amen. Największym darem dla księdza Marka są zabawione msze święte. W jego intencji, które będą odprawiane w różnych miejscach, także w tej parafii. W siódmym dniu po śmierci mszę świętą za świętej pamięci księdza Marka, a w 30 dniu po śmierci, w pierwszą rocznicę śmierci, odprawił ksiądz Jakub Siemianowski, zobowiązał się. A msze święte zostały także zamówione od ministrantów,
dwie msze święte od kuzynki Rysi z rodziną, od uczestników pielgrzymki do Gruzji, od rodziny Lempart i Konior, od rodziny Korcz, od rodziny Jadwiki i Sisłowa Roczka z Łapienicy, Roczko, od koleżanek i kolegów z byłego gimnazjum w Dębowcu, od Genowefy Stefana Rycz z Hecznarowic, od rodziny domowego kościoła, od Alicji Rycz z Hecznarowic, od Magdaleny Rycz z córkami z Kęt, od Marii Stanisława Kowalskich, od rodziny Baranowski i Folwarczny, od Róż Różańcowych, od Małgorzaty i Józefa Śniegoń z rodziną, od Mariana Hełminiaka z rodziną ze Starego Sącza, od parafialnej akcji katolickiej ze Skoczowa, od rodziny Tatka, od szafarzy Komunii Świętej z Kończyc Małych, od Barata z rodziną, od sąsiadów Kazimierza Brzeźnego z rodziną, od wolontariuszy Fundacji Życie i Rodzina, trzy msze święte, gregorianka od grupy środowej Wisła w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, od dziekana dekanatu Kęckiego, Jerzego Musiałka z parafianami, od parafiana Świętego Serca Pana Jezusa z Kęt, od grupy modlitewnej Margaretka Najświętszego Serca Pana Jezusa z Kęt, od koleżanki Łucji Mrowiec, od koleżanek i kolegów z Łapienicy, od kolegi Jacka Dobija z rodziną, od parafianek z parafii Matki Bożej Bolesnej Brzeszcze, od parafian z Łapienicy, od diecezjalnego studium rodziny, od parafii Skończyc Małych, parafia zamówiła przeświętą gregoriańską, od Bractwa Jakubowego i grupy środowej, od lektorów i ministrantów, tam będzie 8 marca o godzinie 9.30 odprawiona, od apostolstwa Dobrej Śmierci, od apostolstwa Maryjnego, od Rady Parafialnej, od Kościelnych, od rodziny Polak, msza święta będzie odprawiona 3 marca o godzinie 7 rano, od społeczności Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach, od oazy rodzin Skus, od rodziny Byrdziak, od dyrekcji nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Techniczno-Ogólnokształcących w Skoczowie, od Bisynia Jutrzenki ze Skoczowa, które będą odprawiane w Skoczowie, a także msza święta gregoriańska od parafian z Simoradza, od rodziny Podstawnych, od rodziny Sokołowskich, od koleżanek z Łapienicy. Thank you.
chrześcijańskiej nadziei, która ma swoje źródło w paschalnym zwycięstwie Chrystusa i dlatego jest czasem dziękczynienia składanym Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego celebrując i drugie pogrzebową stajemy jako ludzie wiary przy ołtarzu Chrystusa, bo nie mamy lepszego miejsca. Bo to na tym ołtarzu składamy jako Kościół ofiarę Jezusa, dziękując Panu Bogu za to wszystko, co ciągle czyni w dziejach historii świata i w dziejach ludzkości. A dziś do tego dziękczynienia dołączamy też nasze ludzkie podziękowanie za dar życia i posługi kapłańskiej świętej pamięci księdza Marka Kuliga. Najpierw dziękujemy Bogu za jego dar życia ziemskiego, będącego owocem miłości małżeńskiej jego rodziców, Józefa i Marii, chociaż po ludzku sądząc, przeżył na tym świecie zbyt krótko, bo tylko 53 lata. Dziękujemy za dar życia nadprzyrodzonego, które rozpoczęło się w momencie chrztu na Opolszczyźnie, w parafii w Rawnowicach, który dzięki czemu mógł wzrastać w łasce Bożej, żyjąc we wspólnocie Chrystusowego Kościoła. Ale dziękujemy dziś za ten szczególny dar, jakim jest powołanie do kapłaństwa, którym przeżył ponad 26 lat, najpierw służąc jako diakon diecezji katowickiej, a potem inkardynowany do nowej diecezji bielsko-żywieckiej. Jak każdy człowiek mamy tego świadomość, popełniał także grzechy. Dlatego prosimy Boga miłosiernego, aby odpuścił mu to wszystko, co święty pamięci ksiądz Marek uczynił z ludzkiej słabości. I prosimy Boga dla niego o dar nieba, aby mógł z Jezusem i z Kościołem chwalebnym, niebieskim Jeruzalem, zasiąść do wieczystej uczty. I w tym duchu zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy ją godnie mogli sprawować. Najpierw Boga przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i wszelkie zaniedbania. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty zawsze litujesz się i przebaczasz. Pokornie Cię błagamy za Twojego sługę kapłana Marka, któremu kazałeś odejść z tego świata, ponieważ na ziemi Tobie wierzył i ufał. Wprowadź go do prawdziwej ojczyzny i daj mu szczęście bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. W owym dniu Pan zastępów przygotuje na tej górze ucztę dla wszystkich ludów. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody.
raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Oto Słowo Boże. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Panowie Chryste. Ekscelencjo księże biskupie Piotrze, czcigodny księże dziekanie, wszyscy kapłani, tutaj zgromadzeni, siostry zakonne, poczty sztandarowe, droga rodzino, wszyscy parafianie i człowiek z różnych parafii, czcigodna mamą Marią. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, rzekła Maria do Jezusa. Można by powiedzieć, mogę tak powiedzieć: Matka Maria, gdybyś tu był, mój syn by nie umarł. Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Tyle było modlitw w intencji księdza Marka, kiedy chorował, mszy świętych odprawionych o jego uzdrowienie. Do końca wierzyliśmy, ufaliśmy, że Bóg jest w stanie uczynić cud. Czy Bóg nas nie wysłuchał? Czy Boga tam nie było, kiedy modliliśmy się, miał zamknięte uszy na nasze wołanie? Z całą pewnością nie. Kiedy ksiądz Marek odchodził, Jezus trzymał go za ręce. Razem z tymi, którzy byli blisko Niego. Trzymał go za ręce i był przy Nim. Ponieważ w ten sposób wysłuchał nasze modlitwy. Tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu w prorocie Izajasza. Ten, który otarł łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyszedł. Kiedy ksiądz Marek umierał, z jego oka spłynęła ostatnia łza. I wierzę, że to wtedy Bóg otarł tę łzę z jego oka. Może to była łza jeszcze żalu? Może to była łza oczyszczenia, które dokonało się w tej ostatniej chwili? Może to była ta łza, kiedy Marek zwrócił się do Pana Jezusa i powiedział: wspomnij na mnie w swoim królestwie, a Bóg mu powiedział: dziś się ze mną będziesz w raju. Kochani, wierzę, że Bóg uczynił coś najlepszego dla księdza Marka. Kiedy rozmawiałem z nim wcześniej, kiedy mówiliśmy
o jego chorobie też. Kiedy mówiłem mu o tym, że się modlimy wszyscy, on zawsze powtarzał: Bóg wie, co robi. Bóg wie, co robi. W tych słowach było tyle ufności wobec Pana Boga. Znałem księdza Marka od 35 lat i widziałem jego drogę wiary. Razem jeszcze jako młodzi ludzie chodziliśmy na oazę. Razem spotykaliśmy się w soboty wieczór w domach, aby spędzić czas, ale te spotkania zawsze kończyły się czytaniem Słowa Bożego, zawsze kończyły się modlitwą. W taki sposób, jako młodzi ludzie, chcieliśmy być blisko Pana Boga już wtedy. Ksiądz Marek też w taki sposób się pojmował, jeszcze przed seminarium. Wtedy pewnie też rodziło się jego powołanie. Z całą pewnością był to człowiek pokorny, ponieważ nigdy nie zwracał na siebie uwagi. Zawsze był wobec siebie bardzo krytyczny. Czasami nawet mnie to irytowało, kiedy jakby poniżał się. Zawsze uważał się za gorszego od innych. Chociaż był niezwykłym człowiekiem, ponieważ każdy, kto go poznał bliżej, był ujęty jego właśnie pokorą, jego uśmiechem, jego inteligencją, jego często wysublimowanym żartem. Potrafił sobie zjednywać ludzi. Kiedy jeszcze w zeszłym roku byliśmy razem na pielgrzymce w Grecji, od razu przed pielgrzymów został polubiany. Właśnie za to, że był skromnym człowiekiem, że miał sobie tyle radości, że miał sobie tyle ciepła i tyle pokory. Myślę, że tej pokory to nauczył się właśnie w szczególny sposób w ostatnich latach, 16 latach swojego życia, kiedy zmagał się z chorobą. Chociaż z natury był człowiekiem skromnym, to Bóg postanowił jeszcze wydoskonalić go właśnie w tej pokorze. Poprzez chorobę, którą dźwigał przez 16 lat, chorobę krwi, białaczkę. Nie wszyscy wiedzieli, że z nią się zmagał. Ale nigdy nie narzekał, nigdy się nie skarżył. Dziękował Panu Bogu za kolejne dni, kolejne lata, które mu podarował. Jakby żył z tą chorobą jak ze swoją siostrą. Zawsze oswojony z nią. Gotowy, że w każdej chwili różnie to się może skończyć. Nigdy nie panikował. Zawsze z ufnością mówił, że właśnie Bóg wie, co robi. Że wszystko jest w jego rękach. W szczególny sposób na pewno Bóg nauczył go pokory w ciągu tych ostatnich 2 miesięcy, kiedy przyszła ta szczególna choroba, dodatkowa jeszcze, nowotwór. Kiedy ona zaczęła niszczyć jego ciało. Kiedy potrzebował już pomocy, potrzebował pielęgnacji. Kiedy nie potrafił sam już nieraz wokół siebie załatwić tych najbardziej potrzebnych spraw, mówił, ile upokorzeń go spotyka. Natomiast przyjmował to wszystko z wielką wdzięcznością, każdą pomoc, każde dobre słowo. Umiał tylko powiedzieć jedno: dziękuję i przepraszam. Przepraszam, że stwarza wam problem. Przepraszam, że musicie się mną zajmować. Przepraszam, że zajmuję wam tyle czasu. A zarazem dziękował za wszystko. Był wdzięczny. Myślę, że w tym wszystkim, w tych ostatnich 2 miesiącach, w szczególny sposób objawiła się niezwykłość Pana Boga. Boga, który zatroszczył się o księdza Marka, ponieważ mu ufał. Posłał mu aniołów, którzy zatroszczyli się o niego. Ludzi, którzy zadbali o niego, byli dniem i nocą przy nim, aby nie był sam i sam nie odszedł z tego świata. To jest niezwykła miłość Pana Boga, bo Bóg tak umiłował Marka, że dał swojego syna za niego. I tak umiłował Marka, że posłał mu swoich aniołów, aby pilnowali go, aby pomogli mu odejść z tego świata. Kochani, dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za dar jego życia. Dziękujemy za to wszystko, co dokonało się przez jego posługę, tą szczególną w cichości, w skrytości serca. Był człowiekiem modlitwy. Nieraz, kiedy wyjeżdżaliśmy razem,
na jakieś wyjazdy wakacyjne. Widać było, że jest to człowiek wiary. Nie odpuszczał wtedy modlitwy, prawiarza, różańca. Celebrowaliśmy wspólnie pobożnie mszę świętą. Widać w nim było zawsze właśnie to zaufanie Panu Bogu, to wielką miłość do Niego, przy tym tą autentyczność Jego wiary. Z całą pewnością myślę, że tą postawę, którą miał w sobie, w dużej mierze też może zawdzięczać swojej mamie Marii. Bo kiedy ktoś poznał Jego Marię i Jego mamę Marię, to wiedział, że to są dokładnie te same cechy, które ona ma w sobie. To mama nauczyła go takiej postawy, dlatego też w szczególny sposób ją miłował. I jedyną jego troską jeszcze do końca było, żeby ktoś zatroszczył się o mamę. Żeby mama miała wszystko, co jest potrzebne. To była jego najważniejsza troska. Najważniejsze zmartwienie. I o to też Pan Bóg się zatroszczył. Także Pan Bóg wysłuchuje tych, którzy Mu ufają. Którzy zwracają się do Niego całym sercem. Droga Mamo Mario, z pewnością dzisiaj podobna jesteś do Maryi, która jest pod krzyżem, która ma serce przebite tym mieczem boleści. Ale tak jak zaufałaś Maryi całe swoje życie i nigdy nie rozstajesz się z różańcem, tak wierzę, że i Maryja pomoże ci przetrwać tę chwilę z ufnością. Tak jak Maryja, która doczekała się zmartwychwstania swojego Syna. Tak my z ufnością modlimy się o to, że kiedyś wspólnie razem spotkamy się właśnie w ramionach naszego Ojca. Niech ta nadzieja, niech ta ufność przepełnia, droga Mamo Mario, Twoje serce i serca nas wszystkich. W tym dniu, kiedy w szczególny sposób modlimy się, kiedy żegnamy naszego duszpasterza, pasterza, ale też przyjaciela Marka. Amen. Zanieśmy nasze modlitwy, prośby do Boga Ojca Wszechmogącego, który wskrzesił swojego Syna Jezusa Chrystusa dla zbawienia wszystkich żywych i umarłych. Błagajmy Boga za zmarłego księdza Marka, który otrzymał na chrzcie świętym zadatek życia wiecznego, aby dał nam udział w społeczności świętych. Cię prosimy. Módlmy się za zmarłego księdza Marka, który pełnił w kościele urząd kapłański, aby ze świętymi wielbił Boga na wieki. Cię prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców, krewnych dobroczyńców, aby Bóg wynagrodził ich trudy. Cię prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy zmarli z nadzieją zmartwychwstania, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje oblicze. Cię prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy się tutaj zgromadzili, zjednoczeni w wierze i miłości dla zmarłego, aby Bóg przyjął ich kiedyś do swojej chwały. Cię prosimy. Boże Dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli Cię radować życiem wiecznym w Twojej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojego sługi kapłana Marka i błagamy Ciebie, najlepszy Ojcze, aby ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu, dobrym Zbawicielu, znalazł w Nim miłosiernego Sędziego, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoim wiernego Panie zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami i archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę. Razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan, Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, hosanna.
i podobnie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Naszym biskupem Romanem, obecnym pośród nas biskupem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, kapłanie Marku, którego swego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i przy Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O, Twoje jest królestwo i Twoje
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Kładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunia święta będzie rozdzielana w środku kościoła, drzwiach, przed drzwiami zakrystii i wokół kościoła. Także proszę nie podchodzić. Kapłani z Najświętszym Sakramentem podejdą. Proszę tylko ustawić się i kto będzie chciał przyjąć Najświętszy Sakrament, proszę, żeby miał złożone ręce albo położone na sercu. Potocz mnie chwałą, by wielbił.
Módlmy się. Panie Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat kapłan Marek, którego przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Zastanawiałem się, jak je rozpocząć, jak je zatytułować. Czy podziękowanie w imieniu księdza Marka, czy po prostu ksiądz Marek dziękuje. I spróbować poszukać i znaleźć to wszystko, za co człowiek i kapłan winien jest wdzięczność Panu Bogu i ludziom. Podejmijmy więc tę próbę, chociaż świadomi jesteśmy, że lista ta będzie pełna niedoskonałości i drastycznych luk i braków. Najpierw więc ksiądz Marek dziękuje za dar życia. Bóg bowiem powołuje go do istnienia, do życia tu na ziemi. Dziś już wiemy, że to ziemskie życie miało trwać, trwało zaledwie 53 lata. Równocześnie przeznaczył go do życia we wspólnocie z sobą, w wiecznej szczęśliwości Trójcy Przenajświętszej. Przez sakrament chrztu, te drugie narodziny, tym razem do wieczności, to całkowite zespolenie z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem, został włączony w Jego śmierć po to, aby mógł mieć również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pan Bóg jednak wobec tego odrodzonego i przeznaczonego do życia wiecznego człowieka miał jeszcze dalsze plany. Chciał, aby tę prawdę o naszym powołaniu, o naszym przeznaczeniu głosił innym ludziom. Dlatego sam Bóg go wybrał i przeznaczył, posługując się słowami świętego Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, wybrał go, uznał za godnego wiary, przyoblókł mocą i przeznaczył do posługi. Dziś te słowa świętego Pawła ksiądz Marek jako dziękczynienie za swój udział w Chrystusowym kapłaństwie może wypowiedzieć jako swoje. Dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi. Dlatego świadom tego wybrania niejednokrotnie za ten wybór w przeistoczeniu dziękował razem z innymi, świadomymi, czym jest Eucharystia. Dziękujemy Ci, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Przez 27 lat każdego dnia stawał przed ołtarzem Pana, raz twarzą do ludzi, po to, aby łatwiej im było zrozumieć, że to, co się dokonuje na ołtarzu, jest dziełem Boga dla naszego zbawienia. Innym razem stając w jednym szeregu z ludźmi, aby dać wyraz swojej świadomości, że wszyscy, kapłan także, jesteśmy tymi, którym zbawcza ofiara wcielonego Syna Bożego przynosi zbawienie. Jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Przez 27 lat był szafarzem tej zbawczej łaski Chrystusa, rozdzielając ją w sprawowanych sakramentach i głoszeniu Bożego Słowa. A tym, którzy je przyjmowali, dawało moc, aby stawali się dziećmi Bożymi. Przez 27 lat hojnie szafował łaską Bożą w sakramentach, głosił Słowo,
katechizował swoim życiem. Łącznie z tą katechezą o sensie choroby i cierpienia, którą głosił przez 16 lat od czasu, kiedy po raz pierwszy poważnie zachorował, a szczególnie w tych ostatnich miesiącach, aż do chwili, gdy przyszła śmierć, żeby go wyzwolić z cierpienia, które z każdą godziną stawało się coraz to większe. Dzisiaj więc za to wszystko, także za śmierć, siostrę śmierć, wyzwolicielkę od fizycznego cierpienia, ksiądz Marek dziękuje Bogu, a my razem z jego matką Marią, bratem Tadeuszem, najbliższymi przyjaciółmi i tą od niepełna 4 lat rodziną, rodziną, której w pielgrzymowaniu do domu Ojca przewodzi święty Jakub Apostoł, parafiana Misi Moradza. Kochana Mamo Mario, syn ksiądz Marek, dziękuję Ci za wszystko. Nie próbujemy tutaj niczego wyliczać, wymieniać. Ty wiesz najlepiej, za co Ci był tak bardzo wdzięczny, a był. Był naprawdę bardzo wdzięczny. Wyrazem tej wdzięczności było to, że zabrał Cię do siebie na probostwo, aby mieć Cię bliżej siebie, żeby chociaż w małym stopniu spłacić zaciągnięty u Ciebie dług wdzięczności. Kiedy patrzyłem na Niego i byłem świadkiem Jego troski o zabezpieczenie Twojego losu po Jego odejściu, a był w pełni świadomy, że umiera, to myśl nieodparcie wędrowała pod krzyż Chrystusa. On chyba też. I słyszałem słowa Chrystusa wypowiedziane do swojego ucznia: Synu, oto matka Twoja. I do tej sytuacji, która nastąpiła potem, i od tej chwili uczeń wziął ją do siebie. Mamo, ksiądz Marek bardzo Ciebie kochał i bardzo się o Ciebie martwił. Dlatego nie pozwalał nikomu z nas mówić Ci, jaki jest jego stan. Miałaś do nas o to pretensje. Dlaczego mi nie powiedzieli? Nie powiedzieli na wyraźną prośbę księdza Marka. Już wtedy, kiedy 16 lat wcześniej zachorował na białaczkę, nie pozwalał Ci o tym mówić. Podobnie było teraz. Tylko nic nie mówcie mamie. I bardzo się o Ciebie troszczył. Bardzo się martwił o to, co będzie, jak on umrze. Dlatego robił wszystko, żeby zabezpieczyć dalsze lata Twojego życia. Staraliśmy się z księżmi, w szczególności z księdzem Zygmuntem, z księdzem Romanem, z księdzem Dawidem, zrobić wszystko, aby odchodził spokojny. Ksiądz Marek dziękuje także pani Maryś, w skrócie Ryśce, twojej mamo kuzynce, a którą on przez całe życie traktował jak siostrę. Pani Marysiu, Twoja pomoc była nieoceniona, zwłaszcza w tych ostatnich tygodniach. Dziękuję bratu Tadeuszowi i całej jego rodzinie. Twoja obecność przy nim, przy jego łóżku była dla niego źródłem wielkiej ulgi w cierpieniu, ufności i wlała w jego serce błogosławiony pokój. Skoro już jesteśmy przy rodzinie, to teraz czas na słowa podziękowania Tobie, rodzino parafialna. Rodzino parafialna świętego Jakuba Apostoła w Simorancu. Kochani parafianie, niespełna 4 lata jego obecności pośród Was to naprawdę niewiele. Pozwoliliście mu jednak, aby Was poznał. Otwarliście przed Nim nie tylko drzwi Waszych domów, dzieliliście się z Nim tym, co posiadaliście,
ofiarami wspieraliście go w trosce o tę perłę, ten jakże czcigodny kościół, o jego wystrój, godną oprawę liturgii. Słowem otwarliście przed nim wasze serca. Otoczyliście go swoimi modlitwami, zarówno w chorobie, jak i po śmierci. Jakież poruszające było to, że w chorobie zamówiliście między innymi 30 mszy świętych, aby spełnił Pan Bóg względem niego to, co było dla niego najlepsze. I Bóg wysłuchał waszych modlitw. Nie pozwolił mu długo cierpieć. A potem te swoiste rekolekcje, które wielu z was odprawiło w oczekiwaniu na jego pogrzeb. Ileż pięknych spowiedzi. Albo to wczorajsze modlitewne czuwanie przy jego trumnie. Do godziny 20:00, pełny kościół ludzi. Modliliście się i wiem, że będziecie się modlić. Wczoraj w tej świątyni namacalnie mogliśmy doświadczyć tajemnicy świętych obcowania. Tu wyczuwaliśmy naszą wspólnotę, zarówno z tymi, którzy potrzebują i oczekują na naszą modlitewną pomoc, wśród nich ksiądz Marek, jak i obecność wszystkich, którzy już osiągnęli chwałę nieba i za nimi, i za nami orędują. Jak i to, że i my, pielgrzymujący na ziemi, wszyscy mamy jednego Ojca, Boga, do którego kierujemy nasze tęsknoty i pragnienia. Kto tu wczoraj wieczorem był w tym kościele, kto się tutaj modlił, wie, o czym mówię. Wie, czym jest świętych obcowanie. Dalej ksiądz Marek chciałby podziękować księżom biskupom, księdzu arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi za święcenia diakonatu, księdzu biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu za święcenia prezbiteratu, księdzu biskupowi ordynariuszowi Romanowi, który wczoraj przewodniczył żałobnej Eucharystii i obecnemu dzisiaj i prowadzącemu dzisiejsze uroczystości pogrzebowe księdzu biskupowi Piotrowi. Kochanym konfratrom, braciom kapłanom, w szczególności przyjaźniącym się z nimi, księżom Zygmuntowi i Ambrożemu Siemianowskim, księdzu Romanowi, księdzu Dawidowi, księżom rodakom z Wapienicy, dalej księżom z rocznika święceń, zarówno z archidiecezji katowickiej, jak i bielsko-żywieckiej. Księże Romanie, bardzo dziękuję za to słowo, które wygłosiłeś w czasie dzisiejszej Eucharystii. Dziękuję czcigodnym księżom proboszczom, u których przez te wszystkie lata pracował jako wikariusz, wspomnianemu wczoraj księdzu Ludwikowi Dużemu z Czechowic za to, że mógł tam zamieszkać w czasie swojej pierwszej choroby. Następnie chciałbym w jego imieniu podziękować wszystkim współpracownikom z tutejszej parafii, siostrom zakonnym. Chciałbym podziękować księdzu proboszczowi Alfredowi Borskiemu, proboszczowi parafii ewangelicko-augsburskiej ze Skoczowa za to słowo pozdrowienia, które wygłosił przed mszą świętą. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym. Dziękuję tym najbliższym współpracownikom, a więc pani Marii Nowoczek, Gosposi, panom kościelnym, pani Marii i Edwardowi Polok, Bogusławowi Nowoczek, nadzwyczajnemu szafarzowi Eucharystii, panu Tomaszowi Nawrot, organistom, Annie Lempart, Aleksandrowi Kisiała, Mateuszowi Gabzdylowi, katechetkom Barbarze Śniegoń, Katarzynie Chrobok, służbie liturgicznej, lektorkom, ministrantom, na czele z panem Łukaszem Neniczką.
przewodniczącym i zelatorką grup modlitewnych i apostolskich, Bractwa Jakubowego, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Apostolatu Maryjnego, panom strażakom, na których mógł zawsze liczyć, ilekroć była taka potrzeba. Lekarzom, zarówno ze szpitali, w których się leczył, ale także, a może przede wszystkim, pani doktor Aleksandrze Kozak i państwu Magdalenie i Bogdanowi Kmiecik, rehabilitantowi Krzysztofowi Krzesiło i opiekującej się nim w czasie jego ciężkiej choroby i będącym przy nim aż do śmierci pani Joli. Państwu Miłoń, Lempartom i wielu innym za ich ogromną życzliwość, której od nich doświadczą. Także wszystkim grupom apostolskim, modlitewnym, liturgicznym, scholom, chórom z parafii, którymi się opiekował w poszczególnych parafiach, w których pracował. Sami widzicie, że nie jestem w stanie wymienić wszystkich, których z całą pewnością chciałby podziękować ksiądz Marek. Dlatego, dziękując wszystkim za udział w pogrzebie, wszystkim w jego imieniu wypowiem tę krótką, ale jakże głęboką formułę. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać. Proszę was, aby był dalej obecny w waszych modlitwach. Po modlitwie ostatniego pożegnania bardzo proszę, żeby wszyscy księża wyszli i ustawili się w szpalerach wokół grobu z jednej i z drugiej strony. Dopiero kiedy wyjdziemy z trumną przed kościół, wtedy dopiero wyjdą wierni, którzy są w kościele. Ale księża zrobią to wcześniej. Rodzinę w imieniu mamy, rodzinę i księży bardzo serdecznie zapraszam na skromny poczęstunek do strażnicy w Iskrzyczynie. Przed Boży tron. Dlatego z ufnością polecajmy go teraz miłosierdziu Bożemu w chwili cichej. Yeah.
ogniem niegasnącym światłem. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie cię do swojego. Posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszego brata, kapłana Marka, i prosimy, abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech anioł powie, zawiodący do raju, aby na cenę nie przyjął cię męczennicy i prowadzą cię do krainy życia niebieskiego. Góry aniechęskie, niechaj cię odejmą i z Chrystusem zmartwychwstał. Wyszli ze świątyni i utworzyli szpalet po jednej i drugiej stronie grobu. Thank you.
wiarowałem Boga, na którym wszystko żyje, aby ciało naszego brata kapłana Marka wskrzesił chwałę i pochował go do społeczności świętych. Prośmy o to Boga w chwili ciebie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego zmarłego brata. Czy ty płakałeś nad śmiercią Łazarza? Pociesz ty, którzy płaczą nad śmiercią księdza Marka. Jezu, ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Jezu, ty obiecałeś zbawienie tujący wprost nasz brata do nieba. Jezu, ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie wierzchowania uderzyłeś go Duchem Pięty. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Poliłeś swojemu słudze składać Eucharystię. Sprawa by ciebie chwalił na wieki. Jezu, ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Panie, zjednoczeni wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy, za Twojego sługę kapłana Marka. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach dając swoimi świętymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła nowe życie.
was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej kocie, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.